czwartek, 15 grudnia w godzinach popołudniowych w lesie w Dąbczu leszczyńska policja znalazła ciało mężczyzny. Prokuratura potwierdza, że to Mikołaj T., skazany za pedofilię prawomocnym wyrokiem sądu. Nie tylko najmłodsi, ale też ci starsi mieli szansę na spotkanie i wspólne zdjęcie ze świętym Mikołajem. Uroczystym świątecznym koncertem mażoretki orkiestry Dętej miasta Leszna uczciły jubileusz 20-lecia swojego istnienia. Teatralny spektakl może być alternatywą dla sylwestrowych zabaw czy domówek. Po pandemicznej przerwie Teatr Miejski w Lesznie zaprasza widzów na ostatni wieczór 2022 roku. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie zaprasza na przedświąteczny koncert i poświąteczne spotkanie dyskusyjnego klubu książki. Bieg sylwestrowy ponownie wystartuje z placu jednostki wojskowej w Lesznie przy ulicy Racławickiej. W tym roku bieg odbędzie się w piątek 30 grudnia o godzinie 17. Jarmark przedświąteczny na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych przed Bożym Narodzeniem w Bojanowie.